Jak zawsze we wtorek serdecznie witam słuchaczy magazynu Kibica na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Nasz program nadajemy na 104,3 FM w Płocku, 103,9 w Ciechanowie. A słuchaczy gorąco witam, Maciek Gwiązek, witam także naszych dzisiejszych gości. Piotr Soczewka, kierownik zespołu Wisły. Witam. Dimitar Iliew, nasz bułgarski pomocnik. Witam. A to nie będzie tak łatwo, będziesz musiał za chwilę przywitać trochę inaczej. I Dominik Kun, też grasz w drugiej linii Wisły Płock. Witam cię, Dominik. Witam. Mitko, dość długo trwało, zanim zaprosiliśmy cię do studia, bo już jesteś od 2 lat z nami i na początku, wiadomo, była to jakaś bariera językowa, choć i tak od początku twój polski był lepszy niż mój bułgarski, a do tej pory jest tak na pewno, ale teraz chciałbym wykorzystać właśnie twoją znajomość bułgarskiego i tak proszę ładnie ze słuchaczami przywitać się po bułgarsku. No ja uważam, że dalej jest taka bariera. Nie, bardzo ale dobrze sobie radzisz. Ale już jest lepiej i rozumiem dużo. Mówienie jest trochę ciężej, ale już dam radę i myślę, że mam nadzieję, że się rozumie to, co mam na myśli. Panowie, zrozumieliście? Ja nie. Ja nie, tak. Wiedziałem, że Piotr będzie szukał okazji do żartu, bo to jest taki, no akurat Piotr często tak się wygłupia, Dominik. Zdarza się. Zdarza się, tak. To prawda, ja mam takie wrażenie, że on tak jak ma okazję do dowcipu, do żartu. Ale miał się przywitać po bułgarsku. Po bułgarsku właśnie, no mi to. Prosimy po bułgarsku ładnie do mikrofonu. Dzień dobry, jest dobar den, podobnie. Jest dobar tak, den. No to niech będzie. Dobar den, wszystkich słuchaczy jeszcze raz witam. Dobar den po bułgarsku. Panowie, no i tutaj zaczniemy ponownie od starszego, czyli od Mitko. Jak ty oceniasz te 2 lata? Na pewno no, decyzja o wyjeździe do obcego kraju, choć byłeś już mężczyzną dojrzałym, doświadczonym, miałeś wcześniej też okazję wyjeżdżać już jako dziecko do innych klubów, ale na pewno nie była łatwa. No i teraz pierwszy sezon, choć no chyba nieudany, no bo tak możemy to oceniać, no na finiszu przegrywamy ligę, choć niby nie planowaliśmy awansu, ale jak było tak blisko, to już bardzo go chcieliśmy, nie udało się. Drugi z pewnością zakończony sukcesem. No czy warto było wyprowadzać się, przyjeżdżać do Płocka i grać z takimi kolegami jak Dominik na przykład? No, osobiście dla mnie to byli bardzo dobre 2 lata. Spodziewałem się, że drużyna nie będzie tak mocna, jak się okazało, bo ja patrzyłem tylko na tabelę tam poprzedni rok, było w środku tabeli Beniaminek jeszcze i nie spodziewałem się, że będzie aż tak mocna, a się okazało. Nie spodziewałem się, że będziemy wrócili od razu do awans, ale tak się stało. Niestety nie udało się z pierwsza próba, ale drugi rok był w naszym wykonaniu bardzo dobry i myślę, że ten awans był najbardziej zasłużony. Ale ogólnie dlatego przyjechałem do Polski, żeby grał w Ekstraklasie i do tej pory jestem bardzo zadowolony. Myślę, że jeszcze zmusiliśmy teraz drużyną na Ekstraklasie i dla mnie osobiście, a jeszcze dla zespołu jest bardzo dobry 2 lata. Mhm. A powiedz, gdybyś mógł porównać poziom Wisły teraz obecnie już jako drużyny ekstraklasowej, bo w takiej grałeś w Bułgarii, do takiego ligowego średniaka w twoim rodzinnym kraju? No, Ekstraklasa bułgarska i polska myślę, że są bardzo bliskie, jeżeli chodzi o moc zespołu. Tylko, że Polska jest, jeżeli chodzi o organizację, stadiony i tak dalej. No warunki, i on tak. Przepraszam ci przerwę, mówił, że on po polsku nie umie mówić. Wszystko mówisz idealnie i kontynuuj. Myślę, że po prostu Polska jest na inny poziom. Bułgaria nie mamy dobrych stadionów w ogóle. Myślę, że drużyny są, na przykład Ludogorets jest nawet mocniejsza drużyna niż Legia, albo tam najlepsze polskie drużyny w tej pory. Tak mi się wydaje. Ale to jest problem, że nie ma w ogóle rywalizacji. Ludogorets wygrywa bez problemu. 5 lat w rzędu zdobywa mistrzostwo, także to jest problem, ale jeżeli chodzi o moc zespołu jest podobna. No, tylko, że Ekstraklasa polska jest więcej porównana. Mhm. Dominik, to teraz twoja kolej. Ty przeprowadziłeś się do Płocka trochę później niż Mitko, 1,5 roku. No i dość długo, bo Mitko to wskoczył do składu natychmiast. No, taka jest prawda i w zasadzie nie pozwolił się z niego ani na chwilę wyrzucić. Ty musiałeś dość długo czekać na swoją szansę. Teraz no, w ostatnim okresie regularnie wychodzisz w podstawowej 11. No czy nie czułeś takiego troszeczkę jakiegoś zaniepokojenia, żalu, że no, przyjechałeś tutaj, żeby grać, no, a jednak byłeś przez jakiś czas na ławce? No tak, na pewno przychodziłem, chciałem od początku grać w pierwszym składzie, ale przyszedłem, drużyna zaczęła dobrze grać i ciężko było to miejsce.
No potem się jeszcze, potem jakoś tam zacząłem chwilami tam wchodzić więcej. Potem ta kontuzja, to wszystko tak się zatrzymało, no ale od tego okresu już jest teraz lepiej, także... A nie załamywałeś się ani przez Ale nie, to. Nie, no nie załamywałem się. No, drużyna dobrze grała, także się cieszyłem, że jestem w takiej dobrej drużynie i pracowałem ciężko dalej, także... Także na pewno po tej kontuzji chwilę tam zwątpienia były, ale później trener dał mi szansę jedną, drugą i No jeszcze trzeba przyznać, że masz dość silną konkurencję, bo akurat skrzydła mamy obsadzone dość mocno, więc nie było łatwo się wbić. No dokładnie, akurat Arek i Damian tutaj takie liczby robili, że ciężko było tutaj rywalizować, No ale aktualnie jest wszystko okej. Ale aktualnie jest tak. Piotrek, może ty powiedz jako członek sztabu trenerskiego, bo oczywiście w naszym... Znaczy nie wszyscy w ogóle powszechnie wiedzą, oprócz funkcji kierownika pełnisz też funkcję jednego z asystentów Marcina Kaczmarka. Znaczy rzeczywiście, bo ja taki słyszałem opinię. Dominik taka właśnie sława za cierpliwości, że on się w ogóle nie poddawał, cały czas pracował, na żadnym treningu nie odpuścił, nigdy nawet nie skrzywił się na to, że nie dostaje szansy. No, Dominik taki jest, ale mimo tego, że on może nie grał w pierwszym składzie, to zawsze dawał dobre zmiany w pierwszej lidze, a tak jak on powiedział, w pierwszej lidze naszą chyba nawet najmocniejszą stroną to były dwa skrzydła, bo strzeliły po kilkanaście bramek i Damian Piotrowski, Jarek Reca miał trudno wskoczyć. No i teraz w którymś kolejnym meczu zagrał i na razie jest podstawowym bocznym pomocnikiem, gra bardzo dobrze i myślę, że tak już zostanie i teraz muszą się inni martwić. Ja po meczu z Jagiellonią to słyszałem właśnie takie od kolegów z drużyny. Cała drużyna powiedziała, że na boisku najlepszy był Dominik. Zgadza się, Piotrek, jako trener z taką opinią? Oczywiście, to był ten mecz, gdzie chyba Dominik tak debiutował, tak? Tak, w pierwszym składzie, w tym sezonie, w ekstraklasie, tak. Zdecydowanie. Mhm. Dominik, nie wiem, czy ty byłeś już naszym zawodnikiem, jak graliśmy przeciwko twojemu bratu w Katowicach? Byłem. Byłeś, tak? No i trochę nie zazdrościłeś, bo przypomnijmy tutaj, Patryk strzelił nam jedną z bramek. I przegraliśmy 1-2. A ty wtedy chyba nie byłeś na boisku. Wtedy nie wszedłem. No tak, no i co, nie byłeś tak trochę takiej zazdrości, nie czułeś, że brat cię pokonał? Znaczy, no tak tego nawet, no tak jak mówię, jak nie grałem tak przeciwko niemu, to tak tego nie odczułem, no ale na pewno już jako zawodnik Wisły, to porażka mnie trochę zabolała. Jasne. A czy w ogóle mieliście okazję, oprócz tego meczu, rywalizować przeciwko sobie? Przeciwko sobie nie. Mm-hmm. A jak się w ogóle potoczyły wasze losy i jak doszło do tego, że... No bo to też na pewno nie jest jakaś taka powszechnie znana historia, że nie gracie razem, gdzieś tam w pewnym momencie rozjechaliście się. W 100 milu tam razem byliśmy, tam ja grałem wtedy więcej, Patryk dopiero tam wchodził do drużyny. No i potem ja odszedłem i on został, tak? I tam on teraz znowu wrócił z rozwoju Katowice tam do 100 milu i teraz sobie dobrze radzi, także no. A chciałbyś kiedyś zagrać w jednej drużynie z bratem? Najlepiej w Ekstraklasie? No, czy w ogóle myślisz o takich rzeczach? No, chciałbym, wiadomo. To jest fajnie by było razem zagrać, także może kiedyś nam będzie to dane. Mhm. Panowie, to teraz może do pana trenera, panie Piotrze. I tak bez żartów. Po pierwszych kilku meczach z pewnością no, trudno było oceniać jakby naszą pozycję. Do tej pory jest to raczej zadanie skomplikowane. Ale ja spotykam się z taką jedną opinią, że no niby nieważne ile mamy punktów, ważne, że od nikogo na boisku nie byliśmy jakoś wyraźnie gorsi, nie ustępujemy żadnemu przeciwnikowi, gramy jak równy, z równym nawet z Legią. No ale jednak spadliśmy w tabeli, przegrywając mecz u siebie z Koroną i tych punktów chciałoby się mieć więcej. Co jest tak naprawdę ważniejsze w tej chwili? Czy to, że nasze umiejętności na boisku są naprawdę nie niższe niż rywali? Czy to, że jednak no, troszkę tych strat ponieśliśmy w meczach, w których na to nie zasługiwaliśmy? Myślę, że jedno i drugie jest bardzo ważne, bo trochę się uczymy tej ekstraklasy, mamy nowy zespół, też trochę potrzeba czasu, żeby się zgrał, bo pamiętamy, że równie wielu zawodników przyszło do nas przed poprzednim sezonem i trochę to trwało, zanim to się wszystko zazębiło. Ale tak samo ważne jest to, że nie odstajemy od innych i tak samo też ważne jest to, że niepotrzebnie te punkty gubimy, bo tak naprawdę te 8 punktów to jest trochę za mało w stosunku do tego, ile mogliśmy mieć. Ja już nawet nie myślę o Koronie, bardziej o Ruchu Chorzów czy o Legii Warszawa, że spokojnie z Ruchem mogliśmy wygrać, z Legią zremisować przynajmniej i by było tych punktów o 3 więcej, a to wiadomo, że
na tym poziomie to jest przeskok od razu kilka pozycji w tabeli. Mitko już to po meczu w Chorzowie powiedział, jak rozmawialiśmy, że wyraźnie czuje zawód. Nadal masz taką opinię, że no gdzieś tam to uciekło i na pewno stać nas było na więcej. Zgadzam się na 100%. Myślę, że straciliśmy w bardzo głupi sposób punkty i miało być dużo lepiej, jeżeli chodzi o tabelę, ale to jest 8 punktów, nie są 8 punkty i mamy jeszcze, to jest dopiero 7 kolejka, także mamy czas to poprawić, ale musimy wciągnąć wnioski i po prostu jak gramy lepiej i jesteśmy lepszą drużyną na boisku, to musi być 3 punkty po meczu, a nie gadamy jak miało być i tak dalej. Jasne. Panowie, wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Pijesz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink, twój nowy energetyk. Jeśli coś potrafi powstać w wyobraźni ludzkiej, może być stworzone. To z idei rodzą się rzeczy największe. Więc idea przerodziła się w działanie i tak powstała firma Budmat. Tu tworzymy nasze dachy, rynny, profile blachy. Trwałe, bezpieczne, eleganckie. Ale to dopiero początek. Bo gdy idea przerodziła się w wizję, wizja wyznaczyła właściwy standard jakości. Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria. Stalowe centrum serwisowe. Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Kibicujesz Wiśle? Jesteś z nimi w Płocku i na każdym meczu wyjazdowym? Zasługujesz na pełną mobilność. Pobierz aplikację Witaj i korzystaj. Mnóstwo punktów do zebrania jak z tradycyjną kartą Witaj i mnóstwo punktów w specjalnych promocjach. A do tego fantastyczne kupony do zrealizowania kiedy zechcesz i gdziekolwiek jesteś. Pobierz wyszukując Witaj w sklepie z aplikacjami. Sponsorem Wisły Płock jest Orlen. Organizator programu Witaj. Magazyn Kibica Wisły Płock, zawsze we wtorki, kilka minut po 20. Dzisiaj rano we wtorek nagrywaliśmy audycję z Piotrem Soczewką, Dimitarem Ilijewem i Dominikiem Kunem. Mitko, w ogóle jak się wymawia poprawnie twoje nazwisko? Ilijew czy Ilijew? Jest to I pomiędzy L i J? Nie. Ili F. A, Ili F. Czyli to jedno, a to jest. Tak jak fonetycznie. W zapisie pewnie nie, a fonetycznie pewnie tak. No to tak, bo to w każdym języku są takie różnice, że pomiędzy fonetycznym a zapisanym słowem występują różnice. Zauważyłeś już tak, że w różnych publikatorach, w gazetach, w internecie bardzo często różnie zapisuje twoje nazwisko. Tak, tak. A ma to dla ciebie? Nie, nie ma żadnego. Ja pamiętam takiego, mieliśmy zawodnika, Piotrek grał z nim na boisku, nazywał się i nazywa dalej, bo żyje oczywiście, Vahan Gevorgyan. Jest z pochodzenia Orymianinem, ma polski paszport, nawet zagrał w reprezentacji narodowej. Jeden mecz. Nie, zazdrościłeś Iwanowi Piotek, że on zagrał w reprezentacji, a ty nie? Tak, wszystkim zazdroszczę, którzy zagrali w reprezentacji, no. Oczywiście. No otóż ten zawodnik, szczególnie w początkowej fazie swojej kariery, gdy jeszcze nie był powszechnie znany, no to sam chyba byłeś świadkiem wielu odmian jego nazwiska. Jan van Gevor, to była taka moim zdaniem najbardziej dowcipna, trochę po holendersku. Pamiętasz, była taka kiedyś, na którymś ze stadionów przeczytany został jako Jan van Gevor. Tak, tak, a nazwisko pisali to już w ogóle zupełna dowolność. Tak. Podobnie jak do dzisiaj, co zdarza się nawet w tym sezonie, już to słyszałem, Mirosław Siemiątkowski, nasz lekarz, no jakoś imię Wirosław jest na tyle niepopularne, że często jest przekształcany w Mirosława. Także Mirku, Wirku, pozdrawiamy. Jeszcze się musisz do tego przyzwyczaić, że wielokrotnie będziesz inaczej nazywany. Piotrek, mieliśmy teraz trochę odpoczynku, bowiem grała reprezentacja, przy okazji za chwilę zapytam, jak oceniacie mecz kadry. Jak wykorzystaliśmy ten czas? No on jeszcze trwa, bo mecz najbliższy za 3 dni, w piątek. No, czy było trochę więcej treningów, więcej intensywności i cięższej pracy? Treningów może nie było więcej, natomiast intensywność była zdecydowanie większa w tym pierwszym tygodniu. Potem sobota i niedziela były 2 dni wolne, gdzie nie było kolejki ekstraklasy. No i od tego tygodnia, od początku już taki typowy mikrocykl przedmeczowy. Także to, co mogliśmy, to przepracowaliśmy troszeczkę mocniej w pierwszym tygodniu tej dłuższej przerwy. A czy to jest tak, że to w trakcie sezonu jeden tydzień
to może mieć rzeczywisty wpływ na fizyczną formę piłkarzy, czy to jest na tyle mało, że będzie niewielki? I jedno i drugie, może to jest na tyle mało, ale z drugiej strony, jeśli nie gra się meczu w weekend, no to można troszeczkę tak podkręcić śrubkę, bo wiadomo, że przyjdzie czas na regenerację i zawodnicy zdążą wypocząć. Mhm. Poczułeś, Dominik, wpływ trochę intensywniejszych treningów? Mhm, tak, na pewno ten tydzień poprzedni był bardzo ciężki. Mieliśmy te dwa dni wolnego, no także troszeczkę odpoczęliśmy, no a teraz już jedziemy normalnie cyklem. A mecz reprezentacji z Kazachstanem oglądałeś? No niestety nie mogłem oglądać, bo akurat właśnie wracałem z domu w niedzielę, w późnym wieczorem. A to późny wieczór, tak, no. Jechałeś do domu do Płocka. A ty, Mitko, oglądałeś naszą reprezentację? Nie oglądałem. A Bułgaria to już zagrała swój mecz eliminacyjny? Dzisiaj gramy, tak? Z Luksemburgiem. No. A no tutaj to jest żelazny faworyt. No to Piotrek, ty musisz w takim razie ocenić to spotkanie. No tak oczywiście z kibicowskiego punktu widzenia. No z kibicowskiego może być tylko jedno. Trzeba je traktować jak porażkę, mimo że jest jeden punkt, bo wszyscy liczyliśmy na trzy, tym bardziej po pierwszej połowie. No nie wiem, co się stało. Wydaje mi się, że zbyt duże rozluźnienie na samym początku drugiej połowy, kiedy prowadziliśmy 2-0 i tak naprawdę kontrolowaliśmy grę, spowodowało to, że no to jest kolejny przykład tego, że nie można lekceważyć żadnego przeciwnika. I w piłce nożnej jest to szczególne, bo na naprawdę tych słabych jest coraz mniej. A czy nie przypominało ci to troszeczkę sytuacji z naszego ligowego ostatniego meczu? My co prawda z Kroną 2-0 nie prowadziliśmy, w ogóle nie prowadziliśmy, ale byliśmy ewidentnie do przerwy zespołem dominującym, lepszym. No i niestety właśnie kwadrans pierwszy po przerwie, tak jak tutaj, zdecydował moim zdaniem o porażce. No być może tak, rzeczywiście z Koroną najgorszy moment na boisku to było te pierwsze 15-20 minut drugiej połowy. I dopiero zaczęliśmy z powrotem grać trochę lepiej, jak straciliśmy bramkę. No, z drugiej strony mam nadzieję, też wracając do kadry, że też te wyniki nie ułożyły się źle, bo Rumunia zremisowała z Czarnogórą, że ten punkt nie będzie też przydatny, tak, i odrobimy to w następnych meczach. Znaczy, no, ja powiem tak, najbardziej boli w przypadku reprezentacji to, że ten zespół na tle rywala jest już na tyle doświadczony, na tyle otrzaskany i mający w składzie zawodników światowej klasy, bo takich mamy, że nie powinien ze stanu 2-0 stracić punktów. To jest moim zdaniem najgorsze, bo można zagrać beznadziejnie. W każdej drużynie się zdarza słabszy okres. Ale mówię, doświadczeniu naszych piłkarzy, ich międzynarodowym obyciu, no taka sytuacja nie miała prawa mieć miejsca i dlatego przede wszystkim żal. Oby, tak jak w przypadku Wisły, ta strata nie okazała się żadnym jakimś tam z poważniejszymi konsekwencjami. Mitko, teraz jedziemy do Lubina. No trochę zadruł, leżał nam mecz z Zagłębiem wtedy, kiedy mieliśmy ostatni raz okazję z nimi zagrać, bo poprzedni sezon oni już grali w Ekstraklasie, więc się nie zmierzyliśmy. Czego się spodziewasz po tym spotkaniu? Oczekujemy wszyscy ciekawy mecz, bo Zagłębie grają bardzo ofensywnie, atakuje z dużą ilość piłkarzy do przodu. Także myślę, że będzie otwarty mecz i idziemy tam, gramy w piłki i walczymy o punkty. Myślę, że ten mecz będzie się okazał łatwiejszy niż ten z Koroną. Mhm. Na przykład. Dlatego, że gra będzie bardziej otwarta. Oczywiście. No, Korona grali dziesiątkę na swoje połowy i było ciężko stworzyć sytuację, ale teraz Zagłębie, jak potrafimy, uczymy się w piłce, myślę, że będą sytuacje bramkowe i mam nadzieję, że nasza gra będzie lepsza. A ty, Dominik, masz tam jakichś znajomych w Lubinie? Kogoś, kogo pamiętasz z pojedynków wcześniejszych albo z jakichś reprezentacji młodzieżowych, z klubu? Nie za bardzo, mam tam jednego takiego, ale to nawet on tam nie gra w pierwszym składzie, w Zestumilu jeszcze młodzieżowiec, także tak tam nie za bardzo znam, tak. Aha, a ty jakiej oczekujesz gry? Tak jak, Mitko, spodziewasz się otwartego, widowiskowego meczu? No myślę, że tak, na pewno jak Zagłębie będzie atakować dużo, to będzie w naszej roli, żeby się przy tej piłce utrzymać, jak już odzyskamy i wtedy wyprowadzić jakieś akcje. No. Na pewno być może będzie łatwiej jak w meczu z Koroną, bo będzie trochę więcej miejsca, tak? Mhm. Ale zobaczymy. Piotrek, podoba ci się Zagłębie, jak do tej pory widzę? No bardzo. Poprzedni sezon mieli fantastyczny. Oni grają już podobnym składem dłuższy czas, bo już ten sezon w pierwszej lidze mieli nas bardzo podobny, tak. Ale wyprzedzili nas minimalnie, oczywiście. Do końca im dotrzymywaliśmy kroku. Wprawdzie u siebie przegraliśmy, ale tam wygraliśmy 3-1. Oczywiście. I tak jak wracając do tej wcześniejszej kwestii, dotychczasowe mecze pokazały, że nie odstajemy specjalnie i myślę, że nie mamy się czego bać i
Wynik może być różny, ale myślę, że gra będzie na pewno wyrównana. W Ekstraklasie z Zagłębiem na ich terenie nie wygraliśmy nigdy, ale jak przebudowali sobie stadion, czyli ten, na którym teraz grają, to od razu ich pokonaliśmy. A miałeś jakieś doświadczenia? Ty grałeś w Lublinie pewnie w barwach Wisły. Tak, akurat dosyć często, kilka razy. No, akurat w tym słynnym meczu przegranym 5-0 tam nie grałem. Nie grałeś. Ale... No tam pamiętam remis. Ale ja wcale nie o tym meczu myślałem jako takim. Nie, no mnie się wydaje, że najgorszy był ten, który... Bo nie wiem, czy byłeś akurat na boisku w 2001 roku. On bezpośrednio decydował o spadku. Przegraliśmy wtedy 1-2. Pamiętasz? To była przedostatnia kolejka w 2001 roku. No szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Ja też nie pamiętam, czy grałeś. No, pamiętam wynik, niestety niekorzystny. A, racja, grałem. Już pamiętam. Tak. No tak. Wtedy tak było, że już... nas skreślili, potem trochę meczy powygrywaliśmy i w końcówce naprawdę mieliśmy szansę, ale ten mecz decydował, że... Bezpośrednio. Tak. Później jeszcze na koniec sezonu wygraliśmy z Radzienkowem w takim strasznie dziwnym, chaotycznym meczu 6-3. Tak. Pamiętasz, że żegnając się, obie drużyny zresztą wtedy żegnały się z Ekstraklasą. Czy stać nas na wywiezienie punktów? I ja nie mam na myśli jednego, tylko trzech. No myślę, że tak. Tak jak powiedziałem, graliśmy do tej pory jak równy z równym z każdym i myślę, że tak samo będzie Zagłębiem. Wynik jest sprawą otwartą. Już byli, tak jak mówiłem, wracając do tego meczu pierwszoligowego, wygraliśmy tam 3-1, nie będąc faworytem i mam nadzieję, że tak będzie też teraz. Panowie, oby tak się stało, a o tym porozmawiamy jeszcze po krótkiej muzycznej przerwie. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Pijesz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink, twój nowy energetyk. Jeśli coś potrafi powstać w wyobraźni ludzkiej, może być stworzone. To z idei rodzą się rzeczy największe. Więc idea przerodziła się w działanie i tak powstała firma Budmat. Tu tworzymy nasze dachy, rynny, profile blachy. Trwałe, bezpieczne, eleganckie. Ale to dopiero początek. Bo gdy idea przerodziła się w wizję, wizja wyznaczyła właściwy standard jakości. Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria. Stalowe centrum serwisowe. Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Kibicujesz Wiśle? Jesteś z nimi w Płocku i na każdym meczu wyjazdowym? Zasługujesz na pełną mobilność. Pobierz aplikację Witaj i korzystaj. Mnóstwo punktów do zebrania jak z tradycyjną kartą Witaj i mnóstwo punktów w specjalnych promocjach. A do tego fantastyczne kupony do zrealizowania kiedy zechcesz i gdziekolwiek jesteś. Pobierz wyszukując Witaj w sklepie z aplikacjami. Sponsorem Wisły Płock jest Orlen. Organizator programu Witaj. Magazyn Kibica Wisły Płock we wtorki, zawsze po 20:00 serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także na transmisję z meczów Wisły tutaj na antenie stacji Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. No tym razem z powodów antenowych, że tak powiem, meczu nie będziemy na żywo nadawać, ale następny z Pogonią Szczecin już na 100%. Serdecznie zapraszam na 104.3 FM w Płocku, 103.9 w Ciechanowie. A we wtorki, tak jak już powiedziałem, magazyn Kibica Wisły Płock. Dzisiaj w studiu Dominik Kun, Dimitar Iliew i Piotrek Soczewka, przedstawiciele naszego klubu. Dimitar, jesteś 2 lata, niedawno przedłużyłeś kontrakt z Wisłą. Czy to oznacza, że no na tyle podoba ci się w naszym mieście, że chciałbyś no z Wisłą związać się no naprawdę na dłużej i być może odnieść taki realny sukces w piłce? Na razie jestem zadowolony w każdej strony. Piłkarsko i miasto mi podoba i wszystko na razie jest bardzo dobrze. Także podpisałem nowy kontrakt, tak, bo... Mam plany, że zostać tu na dużo, ale wiemy, że piłkarze nigdy nie mogą być pewni, bo ale na razie jestem zadowolony i nie myślę o jakiejś tam... Przeprowadzce. Tak. A Dominik, jak jest z tobą? Jaka jest w ogóle twoja formalna strona? Ty jesteś teraz, długi masz jeszcze kontakt z Wisłą? No jeszcze mam na 2 lata. Czyli do 2018, do czerwca. No i co, chcesz zostać w Wiśle? Podoba ci się? No chciałbym zostać, tak, tu no, czuję się też dobrze tutaj i miasto i w klub i w drużynie się dobrze czuję, także no ja też po tej mojej przerwie, tej spowodowanej kontuzją też chciałem tutaj zostać i troszeczkę się też odbudować i no i na pewno chcę tutaj jak najwięcej dać drużynie. A w ogóle jaki jest wasz status? Ty jesteś kawalerem, Dominik, tak?
Tak. A masz dziewczynę? Mam dziewczynę. A masz jakieś plany zmiany stanu cywilnego? Czy jesteś jeszcze na tyle młody, że... Jakie myśli. Jeszcze. Aha, rozumiem. A Mitko? No właśnie zaręczyłem się po mecz w Śląskiem, także następny rok będzie ślub prawdopodobnie i takie plany są. A narzeczona mieszka tutaj w Płocku z tobą? No ona jest, sytuacja trochę... Skomplikowana. No bo ona pracuje, bardzo fajna praca, podoba jej to co robi. I jest tak, że miesiąc jest w Bułgarii, miesiąc jest tu. Na razie jest tak, zobaczymy na przyszłość jak będzie. Mhm. A czy taka rozłąka? A ty, Dominik, też pewnie nie mieszkasz ze swoją dziewczyną? No nie mieszkam, nie mieszkam. To jest jakaś chyba bolesna sprawa, tak? Bardzo, bo tak... Szczególnie już teraz jako narzeczeństwo. No ja 6 tak. lata mieszkałem w Sofii, to nie jest moje miasto. Aha. I byliśmy cały czas razem i na początku było bardzo ciężko, ale przywyciłem się i teraz jest lepiej, bo miesiąc jest dużo czasu, także będzie lepiej. A ty, Dominik, masz jakieś plany ściągnięcia swojej dziewczyny, czy no po prostu ona też ma, nie wiem, szkołę, studia? No właśnie ona studiuje w Warszawie, tutaj niedaleko, także tam się często widujemy na szczęście i zobaczymy, co przyszłość tam pokaże. Piotrek, a ty miałeś taką sytuację w swojej piłkarskiej karierze, też byłeś daleko od najbliższych? Nie. Jak odszedłem z Płocka do Górnika Łęczna, to zabrałem wszystkich, których miałem. Tak. No fakt, że we własnym kraju jest na pewno łatwiej. Tak. Mhm. No to panowie, życzę powodzenia w Lublinie. Mam nadzieję, że wrócimy w doskonałych humorach. Ja zresztą jakoś jestem dobrej myśli przed tym meczem. Trochę sobie żartuję z prezesem Zagłębia. Mogę wam nawet przeczytać, tylko muszę to znaleźć w telefonie, bo to było jakiś czas temu już ten SMS. Spróbuję, momencik. To było po meczu. A, gdy Zagłębie wygrało w Poznaniu z Lechem. Pamiętacie, 2-0. A to było świeżo chyba po wyeliminowaniu Partizana i jakoś tak ja mu napisałem. Ponieważ no tak się składa, że znamy się dość dobrze od dawna. O właśnie. No i mówię tak, napisałem mu do niego, gratuluję, nie wiem jaka jest na was recepta. To do Zagłębia. On na to mówi, na receptę masz czas, bo no, naszego było trochę czasu. Mówi, może znajdziecie w międzyczasie jakiegoś lekarza. Ja mam nadzieję, że sobie poradzimy my z służby zdrowia i w świetnych humorach z Lubina wrócimy. Piotrek Soczewka był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dimitar Iliew. Dzięki bardzo. I Dominik Kun. Dziękuję. Słuchacze, kochani, serdecznie dziękuję również Maciek Wiącek. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy kilka minut po 20 na magazyn Kibica Wisły Płock w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej. Dziękuję bardzo.